Skamieniałe miasto to rezerwat przyrody nieożywionej w Ciężkowicach. Porozrzucane po nim skały zbudowane są z gruboziarnistych piaskowców i zlepieńców ciężkowickich. Formowały się przez procesy erozji przez miliony lat. To ambony, maczugi i grzyby skalne. Największe z nich osiągają wysokość do 14 metrów. Na całym terenie rezerwatu można też znaleźć mniejsze platformy, płyty, skałki, grzędy czy progi. Proces zwietrzenia skał trwa nadal, a co za tym idzie, wszystkie te formacje skalne wciąż ulegają powolnym zmianom. Wandale piszący po nich swoje nikomu niepotrzebne hieroglify tylko ten proces przyspieszają. Niestety. Niby to żadna nowość, ale za każdym razem, gdy uświadamiam sobie, że na tych terenach był ciepły ocean o obco brzmiącej nazwie Tetyda, mój mózg wprost wybucha.